tegoroczne warsztaty muzyki liturgicznej w naszym sanktuarium zgromadziły 70 uczestników. Towarzyszyły nam słowa Niewiasta Modlitwy. Pod okiem Matki Bożej Kalwaryjskiej, czułej, delikatnej, troskliwej mamy przytulającej dzieciątko do siebie, uczestniczyliśmy właśnie w modlitwie Maryi, a więc robiliśmy wszystko, by nasz śpiew, te wszystkie techniczne uwagi prowadzących, walory muzyczne, piękne, estetyczne, pomagały nam wejść w świat ducha, w świat głębi, w świat Boga, który daje pokój serca. Wszystko zmierzało do finału tych warsztatów, a więc do uczestnictwa w mszy świętej w niedzielę o godzinie 13 w Bazylice. I jest to taki obraz dla nas wszystkich, że nasze życie, nasze przeżywanie chrześcijaństwa na co dzień, czy w pracy, czy w trudzie, czy w różnych innych okolicznościach, właśnie ma zmierzać do stołu eucharystycznego. To nie przypadek, że przeżywaliśmy niedzielę dobrego pasterza, czyli pasterza, który prowadzi nas do Ojca, do zbawienia. Przez różne łąki, przez różne pastwiska, przez różne drogi, ale zawsze tym celem ma być zbawienie. Tak jak celem naszych warsztatów było przygotowanie modlitwy w czasie mszy świętej, tak samo właśnie celem chrześcijaństwa jest życie w bliskości z Bogiem, życie w przyszłości, zbawieniu. Podsumowując, był to dobry, piękny, błogosławiony czas. I dlatego cieszymy się, że w Kalwarii po raz kolejny zabrzmiały piękne dźwięki dwóch wspaniałych prowadzących, Pawła Bębenka i Piotra Pałki. I że wszyscy uczestnicy, mam taką nadzieję, skorzystali właśnie z piękna tego sanktuarium, z piękna muzyki. Przede wszystkim zobaczyli piękno serca Boga. Widzicie, spotykamy się po raz kolejny w bardzo szczególnym i bliskim mojemu sercu miejscu, w Kalwarii Zebrzydowskiej. I na szczęście w końcu spotykamy się tuż po świętach paschalnych, łącząc się tutaj ze Zmartwychwstałym, ale też z Jego Matką. Cieszymy się tym okresem paschalnym aż do zesłania Ducha Świętego. I rzeczywiście szczególny czas w takim ogólnym geopolitycznym czasie, dlatego że Maryja Królowa Pokoju w tym miejscu jest gospodynią. I myślę, że też te treści, które próbujemy tutaj wyśpiewać, są głównie, po pierwsze, radością zmartwychwstałego Chrystusa i głęboko wierzymy też w to, śpiewając te pieśni o zmartwychwstaniu i o Maryi, Matce Nadziei, Matce Miłosierdzia, że ta modlitwa, którą staramy się tutaj poprzez te dźwięki, kontrapunkt, harmonię, czy te wszystkie różne rytmy wypowiedzieć tekstem sakralnym, że ona też pomoże tym wszystkim, którzy potrzebują tej modlitwy. I głęboko w to wierzymy, że Zmartwychwstały jest z nami razem ze swoją Matką, Matką Pokoju, Matką Miłosierdzia i że nasza modlitwa będzie miała realny wpływ na to, co się dzieje za granicami naszej Ojczyzny. Przeżyliśmy kolejną sesję, edycję warsztatów tutaj w tym pięknym miejscu. Jak zwykle uczymy się śpiewów, ale uczymy się na nowo, jak te śpiewy i co z nimi zrobić, żeby one stawały się naszą modlitwą, żeby stawały się naszą modlitwą głęboko poruszającą nasze serca, śpiewami, które będą nas przybliżały do Pana Boga wraz z Maryją. To się wydaje takie proste, ale doświadczamy też łaski, bo to nie jest takie proste i oczywiste. Najpierw trzeba poznać dźwięki nowych utworów, nauczyć się tych utworów i dopiero wtedy, jak nauczymy się, możemy pójść krok dalej i prosić Pana o taką łaskę, żeby te śpiewy stawały się naszą głęboką modlitwą, żeby uwielbiały Go i też prowadziły innych, tych, którzy słuchali nas na liturgii, aby poruszały ich serca i prowadziły do Pana Boga. To niezwykle piękny, jak zawsze owocny czas. Czas niezwykły, bo spotkania z ludźmi, też nowymi ludźmi, którzy pierwszy raz przyjechali tutaj na tego typu warsztaty. I mam nadzieję, że to dzieło będzie trwało i będzie pomagało ludziom w modlitwie, będzie przybliżało ludzi do Pana Boga i będzie jak zawsze owocujące w Panu.